Witajcie z tej strony z Maslo i dzisiaj witam Was po raz kolejny z dwóch kamer. W dzisiejszym materiale zajmiemy się tym ThinkPadem. Jest to ThinkPad X200 Tablet, którego w zasadzie udało mi się kupić za 230 zł. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, ponieważ nie jest to komputer jakiejś super mega dobrej specyfikacji. Ale myślę, co warto zaznaczyć, to to, że akurat ten tablet to jest jedna z najrzadszych wersji, w jakiej występowało. Ściślej mówiąc, chodzi o to, że jest to najbardziej wypasiona wersja, jaką można było kupić, ponieważ posiada ona ekran, który wspiera multitouch, czyli ogólnie no, dotyk naszymi pięknymi paluszkami, wtedy możemy sobie to pomacać paluszkami. Ogólnie celem tego filmu jest to, że czasami ludzie kupują jakieś tablety w markecie, powiedzmy za cenę 300 zł lub więcej, a myślę, że akurat tego typu tablet jest fajniejszym rozwiązaniem, chociażby ze względu na to, że możemy go tak naprawdę rozbudować. Możemy dołożyć do jego RAMu, możemy rozbudować dysk. No to jest generalnie pełnoprawny komputer i pewnie on nie będzie tak przenośny jak normalny tablet, no bo jednak jednak na grubość to jest dość gruby, no nie ukrywajmy. Prawie jak ja. Ale generalnie no, myślę, że jako taki całościowe doświadczenie będzie się sprawował on lepiej niż taki przeciętny tablet z marki. Laptop jest wyposażony w 12-calowy monitor, który jest, uwaga, obracany. A żeby było tego więcej, monitor możemy potem jeszcze zamknąć. I otrzymujemy tableta właśnie w takiej formie i możemy go sobie trzymać powiedzmy na kolanach. Dodatkowo tutaj mamy taki schobeczek i mamy dostępny stylus. Stylus jest o tyle fajny, że on rozpoznaje też siłę nacisku, co myślę, że jest zwłaszcza fajne, jeżeli ktoś z Was chciałby robić sobie jakieś odręczne notatki. Do specyfikacji samego laptopa mamy tutaj procesor Core Duo L9400. Jest to generalnie standardowy laptopowy Core Duo, z tym, że seria L była to tak zwana low power, czyli ma niższe po prostu TDP, czyli teoretycznie akurat ThinkPad X200 tablet powinien trzymać na baterii nieco dłużej niż zwykły X200, z tym, że wydajność będzie też odpowiednio troszeczkę niższa. Ten akurat egzemplarz, który kupiłem, był wyposażony w 2 GB RAM, jednakże ja ulepszyłem tą ilość do 4 GB oraz wsadziłem tutaj dysk SSD. No i muszę Wam powiedzieć, że na co dzień laptopa używa się bardzo dobrze, ale właśnie o tym użytkowaniu chciałbym porozmawiać. Ok, tak więc jesteśmy już w widoku z tabletu. No i tak jak już wcześniej mówiłem, mamy tutaj stylusa. No i generalnie tablet reaguje normalnie na dotyk naszego palca, ale też reaguje oczywiście na stylus. I co jest fajne, już ponad ekranem ten stylus nam się pokazuje. I co fajne, w programie takim na przykład jak OneNote jest rozpoznawane w ogóle przesuwanie palca, jest ono rozróżniane od zwykłego używania na przykład stylusa. No i co jest fajne, możemy sobie na przykład pisać, załóżmy, że teraz na Was zrobiłem taki szajs, no i teraz chciałbym go zoomować, po prostu przyciskam drugą stroną tego stylusa. Także no jak na technologię z 2009 roku, no to myślę, że jest to naprawdę spoko opcja. Jak widzicie, mam tutaj troszeczkę notatek, które robiłem sobie na studia. Przykładowo są tutaj jakieś całki, jakieś pochodne. No i muszę Wam przyznać, że naprawdę notuje się na tym komputerze nadzwyczaj fajnie i no jest to bardzo wygodne, bo możemy sobie bez problemu na przykład powiększyć, jeżeli chcemy sobie pisać, tak, wybieramy sobie długopis, możemy sobie spokojnie oprzeć rękę na, że tak powiem, wyświetlaczu, kiedy zaczniemy sobie coś pisać, na przykład pozdrawiam. Tak więc chciałbym teraz omówić nieco porty urządzenia, tak więc z lewej strony mamy tutaj kolejno złącze zasilania typowe dla ThinkPadów, mamy wyjście VGA, mamy tutaj Ethernet, mamy dodatkowo USB 2.0, mamy przełącznik do Wi-Fi, slot na ekspres karty. Uwaga, co dziwne, z przodu mamy, to akurat nie jest dziwne, że mamy taki zawias do odbezpieczenia naszej klapy, ale co dziwne, mamy na froncie czytnik kart pamięci. Szczerze mówiąc, troszeczkę się naszukałem tego czytnika, bo nie wpadłem na to, że ktoś go mógł mieścić na froncie. Natomiast z prawej strony urządzenia mamy kolejny port USB, mamy jacka słuchawkowego, mikrofonowego, mamy, uwaga, modem telefoniczny. Gdyby ktoś z Was przeniósł się w czasie i chciał użyć modemu, to proszę. Mamy też oczywiście 2,5-calowy
dysk w tym momencie jest, jak już wcześniej wspomniałem, SSD. Natomiast tutaj mamy taki fajny schowek na naszego stylusa. No i dalej mamy jeszcze jedno złącze USB. Na tyle urządzenia znajduje się jakby slot na baterię, a także mamy jeszcze tutaj slot na kartę SIM, ponieważ ten model jest też wyposażony w modem Vivan, czyli możemy sobie wstawić kartę, możemy sobie normalnie wstawić kartę SIM i korzystać z internetu. Jednakże wszystko byłoby bardzo pięknie, bo tak jak już wspomniałem, laptop został zakupiony za mnie za śmieszne pieniądze, jednak czy wszystko w nim działa? Sprzedawca twierdził, że nie działa ekran dotykowy, ale co zabawne, okazało się, że wystarczyło tylko doinstalować sterowniki, więc akurat ten problem był dość prosty do rozwiązania. Jednakże jest drugi dość poważny problem, mianowicie laptop przyszedł do mnie bez baterii. No i co w związku z tym? No generalnie nie jest to problem, bo da się kupić zamienniki i tak też zrobiłem. Zakupiłem sobie zamiennik, jednakże był pewien problem. Laptop owszem działał na tej baterii, bateria normalnie trzymała, jednakże problem był nieco inny, ponieważ laptop się nie ładował. Nie do końca jestem pewny, czym jest to spowodowane, bo akurat miałem taki komfort, żeby podejść do tej firmy i zażądać reklamacji. Wymienili mi baterię, wsadziliśmy nową, no i niestety okazało się, że ona też nie działa. Więc nie wiem, czy to akurat był problem w tej serii zamienników, czy może jednak, że jest problem tutaj konkretnie w tym laptopie. Mam nadzieję, że to jest problem z tamtym konkretnym zamiennikiem. Akurat jestem w trakcie zamawiania innego zamiennika, także mam nadzieję, że będzie to działać. Dalej, przechodźmy do testów gier. Zapraszam Was na testy gier. We'll be right back.
No, tak więc jesteśmy po testach gier. Jak widzicie, jeżeli ktoś z Was chciałby pograć sobie w starsze tytuły, to oczywiście jest to możliwe na tego typu tablecie. Jednakże, no wiadomo, taki laptop nie będzie służył do grania. Jeżeli ktoś z Was chciałby go kupić, no to myślę, że będzie go głównie jednak wykorzystał do rzeczy takich jak przeglądanie internetu, gdzieś właśnie jakieś odręczne notatki, bardziej takie, myślę, produktywne rzeczy, no bo z grami, no jak to z grami na starym sprzęcie. No nie działają one po prostu najlepiej, albo nie działają wcale. Moi drodzy, jaki będzie dalszy los tego laptopa? O tym laptopie najprawdopodobniej pojawią się jeszcze dwa filmy. Jeden na 100% będzie z wgrywania live reboota na tą maszynę, ponieważ jest to jeden z niewielu komputerów, który obsługuje ten otwarty BIOS i da się to zrobić, bo chcę, żeby ten pan Richard Stallman, żeby on powiedział, że chciałbym, żeby był ze mnie dzielny. Chciałbym, żeby powiedział, że ten z Maslow to jednak lubi te wolne oprogramowanie, że jednak jest dobrym działaczem. Chciałbym, żeby tak pomyślał. A że nie ma w ogóle na YouTubie w języku angielskim ani w polskim instrukcji, jak to zrobić, mam nadzieję, że uda mi się to zrobić jako pierwszy. Natomiast drugi film będzie nieco inny i w nim, jeżeli uda mi się wgrać tego live reboota, pokażę Wam, jak sobie skonfigurowałem Linuxa, na co zwracałem uwagę przy wyborze. Mam parę fajnych pomysłów, jak można by fajnie sobie skonfigurować Linuxa pod ekran dotykowy, więc myślę, że może to fajnie wyjść, to jeszcze zobaczymy. Filmik z live rebootem będzie na pewno, co do Linuxa to zobaczymy. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Jeżeli ktoś z Was ma też jakiegoś ThinkPada, to możecie napisać, jakiego ThinkPada posiadacie lub na jakiego polujecie, wiecie, ThinkPad Power. A jeżeli komuś jest nie mało, to oczywiście zapraszam jeszcze na mojego Facebooka, tudzież Discorda, jeżeli chcecie pogadać. A jeżeli interesują Was krótkie filmiki z backstage'u, to zapraszam na Instagram TV. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, BIOS! Bye.